Taylor Russo, influencerka, która publikowała na TikToku treści dotyczące stylu życia. Obserwowało ją blisko 1,5 miliona osób. Była więc niezwykle popularna w sieci. Młoda kobieta zmarła na skutek powikłań astmy oraz choroby Addisona. Informacje o śmierci przekazał jej mąż za pośrednictwem Instagrama. Taylor podarowała swoje narządy pediatrii. Bardzo ważne było dla niej, aby jeszcze po śmierci pomóc innym. Giulia Manfrini, włoska surferka, dobrze znana w społeczności tego sportu, aktywnie działała w sieciach społecznościowych i dzieliła się swoją pasją. Na Instagramie była obserwowana przez blisko 27 tysięcy użytkowników. Publikowała posty dotyczące surfingu i podróży. Kobieta pływała w wodach należących do archipelagu wysp Mentawai w pobliżu Sumatry na Oceanie Indyjskim w Indonezji, gdy nagle została zaatakowana przez miecznika. Drapieżnik zadał jej ranę na głębokość 5 cm. Wołała o pomoc, ale było już za późno. Jadwiga Barańska. Polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, scenarzystka. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w adaptacji powieści Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej, jak również w kreacji tytułowej w filmie Hrabina Kozel. Była również aktorką teatru telewizji. Odniosła sukces jako aktorka filmowa, występując głównie w filmach męża, Jerzego Antczaka. W 2013 roku obchodziła w Warszawie jubileusz 55-lecia pracy artystycznej. Aktorka została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w Los Angeles, gdzie wiele lat temu wyemigrowała z mężem. Wiadomo, że od wielu lat ciężko chorowała. Odeszła w otoczeniu najbliższych po długiej walce z chorobą. Izabela Wójcik, utalentowana makijażystka gwiazd. Zajmowała się makijażami celebrytów, pracowała przy spektaklach, produkcjach reklam, koncertach i festiwalach. Na tą chwilę nie są znane przyczyny śmierci. Janusz Olejniczak, polski pianista, pedagog muzyczny i sporadycznie aktor. Laureat 6. nagrody podczas 8. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wielokrotnie współpracował przy nagrywaniu muzyki do filmów w Polsce i w innych krajach. Nagrał większość partii fortepianowych do filmu Chopin – Pragnienie miłości. Przyczyną śmierci był zawał serca. Witold Kruczek, pseudonim Kruk, polski fizyk, wykładowca akademicki, autor podręczników, tłumacz literatury naukowej z zakresu fizyki, powstaniec warszawski. Tworzył zbiory zadań z fizyki dla licealistów i studentów. Nie podano przyczyny śmierci. Cześć i chwała bohaterom. Wanda Bortkiewicz-Basia była sanitariuszką 1. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Przeżyła wojnę i więzienie UB. Nie podano przyczyny śmierci. Cześć i chwała bohaterom. Młodszy sierżant Wiktor Saba Stelmach, jeden z najlepszych operatorów dronów w ukraińskiej armii. Patriota i specjalista, którego umiejętności przydawały się na froncie. Był jednym z inicjatorów jednostki Szerszenie do Bosza. Zginął na froncie w Pokrowsku w obwodzie donieckim. Generał brygady Zbigniew Powęska, zastępca komendanta głównego żandarmerii wojskowej, szef sztabu, zastępca szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, szef zarządu logistyki P4, sztabu generalnego Wojska Polskiego. Nie podano przyczyny śmierci. Liam Payne, brytyjski piosenkarz i autor tekstów. Zadebiutował jako piosenkarz w 2008 podczas przesłuchań do brytyjskiego programu The X Factor. 2 lata później ponownie uczestniczył w eliminacjach. Tym razem przeszedł je pomyślnie i został zgrupowany z 4 innymi solistami, z którymi stworzył zespół One Direction. Zginął w hotelu w dzielnicy Palermo w Buenos Aires w wyniku upadku z 3. piętra budynku. Paul Di'Anno, brytyjski wokalista rockowy, 3. w historii, a 1., który pojawił się na studyjnym albumie, wokalista Iron Maiden. W ostatnich latach życia zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, m.in. z sepsą oraz konsekwencjami licznych wypadków motocyklowych, które spowodowały uszkodzenia kolan. Wielokrotnie był operowany i koncertował poruszając się na wózku inwalidzkim. Pomimo problemów ze zdrowiem, od 2023 wystąpił na ponad 100 koncertach na całym świecie. Zmarł w swoim domu. Michael Newman, amerykański ratownik, strażak, aktor i kaskader, najlepiej znany z serialu telewizyjnego Słoneczny Patrol, gdzie grał samego siebie, ratownika Newmie. W 1996 roku wygrał Narodowe Mistrzostwa Ironman. W listopadzie 2011 ujawnił, że po uzyskaniu pomocy medycznej na skutek drżenia rąk rozpoznano u niego chorobę Parkinsona. Jego przyjaciel zdradził, że zmarł na skutek komplikacji kardiologicznych. Jane Puchakka,
Były hokeista i reprezentant Finlandii. Jednocześnie był pierwszym zawodnikiem fińskiej ekstraklasy, który dokonał coming outu i ogłosił, że jest homoseksualistą. Młody sportowiec został zastrzelony przez swojego partnera, 66-letniego Norwega, pracującego jako lekarz weterynarii. Do tej pory nie są znane motywy zbrodni. Sami Basso był włoskim biologiem, pacjentem progeria i jedną z najstarszych znanych osób, które żyły z tą chorobą. Wziął również udział w badaniach klinicznych, które sam prowadził. Na dzień przed śmiercią był jeszcze aktywny, po prostu upadł i zmarł. Najprawdopodobniej na skutek powikłań sercowo-naczyniowych. Philip G. Zimbardo, amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to Psychology and Life. Działał na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów Discovering Psychology. Zmarł w swoim domu otoczony rodziną. Ron Ely, amerykański aktor, pisarz i reżyser. Występował w małych rolach w filmach i serialach telewizyjnych. Najlepiej znany z roli Tarzana w telewizyjnym serialu lat 60. Ely napisał dwie powieści detektywistyczne o przygodach Jake'a Sandsa, Night Shadows i East Beach. Zmarł w domu jednej ze swoich córek. Nie podano przyczyny. Aaron Kaufman, twórca nominowanego do Emmy dokumentu Super Power o politycznej karierze prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Był cenioną postacią w nowojorskim środowisku filmowym. Przyjaźnił się i współpracował z wieloma twórcami. Przyczyną śmierci artysty był zawał serca. Andreas Münzhuber był dobrze znaną postacią w skrajnie prawicowych kręgach w Niemczech. Był neonazistą. Zajmował stanowisko starszego członka zarządu w organizacji neonazistowskiej Der Dreiweg, założonej jako odłam Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec. Zginął w czasie wspinaczki na górę Untersberg w Bawarii, którą szczególnie upodobał sobie Adolf Hitler. Poślizgnął się i spadł z wysokości 60 metrów, ponosząc śmierć na miejscu. Elizabeth Francis, amerykańska superstulatka. W latach 2023-2024 była najstarszą osobą żyjącą w Stanach Zjednoczonych. Siostra Elizabeth, Berta Johnson, dożyła 106 lat, co czyniło je jedną z najstarszych par rodzeństwa na świecie. W lutym 2021 roku Francis doczekała się trojga wnuków, czworga prawnuków i dwojga praprawnuków. W dniu swoich 114 urodzin w 2023 roku mieszkała z 94-letnią córką Dorothy w Houston, Texas. Przyczyna śmierci nie została podana.